Witam Was, kochani, serdecznie. Przesyłam dużo miłości i samych wspaniałości. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o bólu. Co to jest ból i jak powstaje? Ból jest też inteligencją boską i jest częścią nas. Gdyby nie ból, nie wiedzielibyśmy, że istniejemy. Ciało bolesne w nas jest po to, żeby nam pokazać, że jesteśmy w jakimś czasie i przestrzeni, że jest jakieś zagrożenie, daje nam sygnał, jak coś się ma wydarzyć, jest naszym tak jakby pomocnikiem do tego, byśmy mogli czuć wszystko, co jest związane z naszym ciałem. Ból stoi na straży naszego ciała i nam daje sygnały, jak robimy coś wbrew przepływowi życia do nas, wbrew naszemu ciału. Ból wtedy się pojawia po to, żeby nam zasygnalizować, że możemy zwrócić uwagę na daną część ciała, że ta dana część ciała potrzebuje miłości, pokochania, zajęcia się nią itd. Ból jest potrzebny i ból jest naszym przyjacielem od, w cudzysłowie, wiadomości dla nas, co powinniśmy zmienić w swoim ciele, naszym życiu i naszym otoczeniu. Ból jest inteligencją boską w naszym ciele, który też chce być pokochany i zauważony. Część nas daje nam do zrozumienia, że istnieje poprzez ból. Ból może być spowodowany zewnętrznymi czynnikami, to mogą być urazy fizyczne, astralne, eteryczne i wewnętrznymi czynnikami na tle mentalnym, emocjonalnym, astralnym i eterycznym. Chciałam tutaj zwrócić uwagę na czynniki, których nie widać, na przykład telefony komórkowe, jakieś urządzenia elektryczne i różne inne moce, których nie widać, ale istnieją. Czasami na przykład wstajemy rano i mamy jakiś ból w plecach czy w szyi, tak zwany nerwoból. Bierzemy tabletki, idziemy do lekarza, po paru dniach albo nam przechodzi, albo jeszcze bardziej nas boli. Co się wtedy dzieje? W takim momencie jest gdzieś na aurze blokada, która może być nawet kilometr od nas i w tym momencie, w tym miejscu w naszym ciele nie dochodzi energia i odczuwamy to jako ból. Jest to takie ciągnięcie na aurze, na układzie parasympatycznym i sympatycznym układzie nerwowym. Jest blokada i ta blokada powoduje to, że nas boli dana część ciała. Ta blokada powstaje, żeby nas czegoś nauczyć o nas. Wiadomo, że wszystko, co się z nami dzieje, jest boską akcją w nas. Bóg do nas przemawia też przez ból. Bóg, spiryt, nas też w ten sposób uczy, co możemy jeść, albo aby było dobre dla naszego ciała, co możemy robić, jakie ćwiczenia i cokolwiek, co nam życie zaprezentuje. Bóg do nas mówi przez ból. Jak ja czuję jakikolwiek ból, zaczynam oddychać. Robię medytację. Oddychanie. Wdech i wydech. Wdech i dziękuję za miłość. Jam je z czystą boską miłością. Napełniam się miłością i wydech. Jestem wdzięczna za wszystko. Jam je z wdzięcznością za to, że żyję, że mogę oddychać, że mogę czuć, mogę kochać, mogę chodzić i tak dalej. Miłość i wdzięczność jest bardzo ważną w tym procesie. Spiryt wie, co robimy w danym momencie i on w tym czasie pracuje na naszej aurze, układzie parasympatycznym i sympatycznym i ściąga, spala blokady właśnie w tym czasie, jak oddychamy. Dlatego świadomy oddech jest nam pomocny, bo wtedy właśnie spiryt, Bóg, światło nad nami pracuje. Bardzo pomocna jest w tym też muzyka. Muzyka uzdrawiająca to jest muzyka 528, 639 wibracji, czyli wibracja miłości i muzyka, która uziemia tak zwana Schumann Resonance, która pomoże nasze ciała uziemić i pomoże również w ściągnięciu tych blokad. Możecie tą muzykę znaleźć na YouTube lub na mojej stronie pod zakładką medytacja. Cała muzyka, która znajduje się na tej stronie, jest muzyką uzdrawiającą. Jak macie chwilę czasu w ciągu dnia, a macie, serdecznie Was zapraszam do półgodzinnej, godzinnej medytacji i do świadomego oddychania. Podczas oddychania możecie robić też ten proces, który możecie znaleźć na mojej stronie w zakładce I am loving awareness. Jest przetłumaczone na język polski. Jest to proces akceptacji i pokochania naszych wszystkich uczuć.
Gorąco polecam i dodaję, że ten proces działa cuda. Przez co się robią takie blokady i kiedy? Kiedy to już Wam mówię. Blokady często sobie sami robimy swoją własną myślą, słowem i czynem. Wiadomo, że są prawa wszechświata, jak nie działamy w zgodzie z nimi, wtedy sami sobie robimy blokady. Nawet jakbyśmy chcieli zaobserwować kiedy, to już wiemy, że moment, jak nie jesteśmy sami ze sobą w zgodzie, to jest jeden z tych momentów. Później się dziwimy, że się czujemy w cudzysłowie inaczej. Następnie wtedy, jak nie jesteśmy świadomi, nie jesteśmy w tu i teraz. To jest moment, gdzie nasza uwaga jest gdzieś indziej i jest to otwarcie na różne inne energie z wszechświata, żeby się pobawiły w naszym królestwie i robiły, co im się żywnie podoba. Jest też spowodowane przez na przykład używanie jakichkolwiek używek. Wtedy nie jesteśmy świadomi i rzeczy się dzieją. Na drugi dzień się zupełnie inaczej czujemy, bo wiadomo, że nie byliśmy świadomi naszego jestestwa. Ale nie musi to być to. Może to być zwykłe wyjście do miasta, klubu, miejsca, gdzie jest pełno ludzi. Jak nie jesteśmy w tu i teraz, blokady powstają jak grzyby po deszczu. Mogą to być różne telefoniczne słupy, elektryczne słupy, niskiej wibracji muzyka, ocenianie, konwersacja o niskiej wibracji, kłótnie, krzyki. Może to być zupełnie odgórnie, że nie mamy zielonego pojęcia, dlaczego się dzieje, coś dzieje i blokady powstają. Może to być lekcja dla nas od Boga, bo to wszystko jest lekcją boską. Może to być powiązane z naszą karmą, z poprzednich wcieleń. Coś zrobiliśmy w poprzednich wcieleniach i teraz jest lekcja dla nas i powstają blokady, żeby nas czegoś nauczyć. Teraz na Ziemi jest coraz więcej światła. I więcej światła wchodzi do naszych ciał. Objawia się to przez różnego rodzaju bóle. Stare nawyki, wierzenia wychodzą, opuszczają nasze ciała. Ból nam to pokazuje. Czasami inne emocje. Dzieje się to dlatego, że one już opuszczają nasze ciała. Jak opuszczają, to muszą się jakoś objawić. Czy to za pomocą bólu, krzyku czy gniewu. Wszystko jest dla naszego najwyższego dobra. I chodzi o to, żeby w to nie wchodzić, tylko stać się obserwatorem. Obserwatorem nawet bólu. Jak staniemy się obserwatorem bólu i pokochamy go, zaakceptujemy, posłuchamy spirit, co chce nam przez to przekazać, to nasza energia kundalini, czyli inaczej nasz Bóg wewnętrzny, spirit, światło w ciele, spali tą blokadę i zacznie oczyszczać następną część nadi systemu nerwowego. System nerwowy jest najważniejszym systemem w ciele. Jest bezpośrednim połączeniem z Bogiem. Dlatego w filmie Awake, Obudzony, jednym z cytatów było powiedziane, że Bóg jest w naszym kręgosłupie. A w kręgosłupie jest cały trzon układu nerwowego. Dbajmy zatem, kochani, o własny układ nerwowy, spokój, harmonię, balans, bo to jest kontakt z naszym boskim królestwem. To jest nasz kontakt z Bogiem. Jestem otwarta na pomoc dla Was. Jak ktoś z Was chce zupełnie swoje życie zmienić na życie wspaniałe i czuje to wewnętrznie, serdecznie zapraszam do mnie na konsultacje i sesje. Więcej informacji możecie znaleźć na mojej stronie sylwiagiza.com. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, kocham Was bardzo i do następnego razu. Pa, pa!